Tadasowi bateria pada, więc drodzy Instagramowicze, no nie zobaczy. Ale teraz poczekaj, bo jeszcze tak, pozdrawiłem tych z Instagrama, to teraz ci z Facebooka oczywiście się domagają pozdrowień, no, blessingów, pozdrawiam, ale pozdrawiam też specjalną grupę... Twitterowców. Nie, mamy taką grupę, ścisłą grupę dobrej beczki na Facebooku i tą grupę pozdrawiam najlepiej i najbardziej. Ja również, to świetna grupa jest. To jest świetna grupa, tam sobie rozmawiamy o tym, o czym nie możemy normalnie rozmawiać, bo niestety byśmy zdominowali glam rap. Tak, użytkownik jest. O niku Islo, też pozdrawiamy. Jak najbardziej. Tak, dobrze. Ja też nie skończę, żebym pozdrawiał. Michu, tak. Ale no, może się pozdrawiam, spokojnie. Michu, co to był za kawałek, stary? Słuchaj, tu haj się pisze, ale to jakie to jest pytanie? No wiadomo, haj się mi zgadzasz. Co to był za kawałek? Tak, co to był za kawałek? I dlaczego akurat wybrałeś ten utwór? Słuchaj, wybrałem ten utwór z jednego prostego powodu. Ponieważ tak, ja jestem muzykiem i ja w produkcjach hip-hopowych odpowiadam za muzykę. I muzyka przede wszystkim w tych produkcjach mnie interesuje. Muzyka. Ale mówię tak podwórkowo muzyka. Wiadomo. Bo jesteśmy w nuta. Ale podwórka. Nuta. Mi o to, stary, że jest to kawałek Ryana Leslie'ego pod tytułem Glory, nie mylić z najnowszym kawałkiem Moniki Pietrasińskiej. Glory Hall. I wybrałem ten kawałek dlatego, że ten kawałek jest świetnie zrobiony muzycznie. W sensie jest to połączenie hip-hopu, klasycznego hip-hopu z żywymi instrumentami. Bardzo ciekawe rozwiązania harmoniczne, różne patenty. Soul, gospel tam tak, było tak, się... Tak, 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 tam jest dużo gospelu. To tak, rzeczy, które aktualnie mnie jarały. Czyli mówiąc potocznie pedalstwo. Dziękuję ci, tak, przyjacielu. Są to rzeczy, które jarały mnie przy powstawaniu płyty Kurt Ross, one jarają mnie nadal, więc gdzieś tam jak gdyby też inspirowałem się między innymi tym utworem. No właśnie, bo ta płyta jest, szczerze mówiąc, podzielona, a my, pomimo, że te dwie płyty, ja przysłuchałem tych obydwu płyt, no myślę, że te 4 razy albo z 5 razy, zanimowałem przez tydzień z odtwarzacza, ponieważ naprawdę... No, to jest dobry znak, bo to bardzo dużo osób... Naprawdę mi się podoba ten album, tak? W przypadku, no nie wiem, poprzednich, no posłuchałem raz, dwa, trzy, pomimo, że też większość kawałków znałem, tutaj znałem chyba ze 3, ze 4 kawałki, co puszczaliście mi, jak byłem w studio. I ja lubię takie zaskoczenia, jak biorę płytę i tych kawałków nie znam tak naprawdę, no tak, dlatego ich staram się też nie słuchać. I powiem wam, że naprawdę... Ja ci powiem, że ja mam rzadko, że ci wejdę w słowo, rzadko mam tak, jak biorę jakąś płytę, nie? No to prawda, to prawda. Ale pomimo tego, że staram się być... Pomimo tego, że staram się być obiektywny, tak? Pomimo to, że tych płyt słucham sporo teraz z polskich i mam naprawdę spory przekrój, no to tej płyty mi się nie chciało wyciągnąć z odtwarzacza. Nie męczyły te kawałki. Po pierwsze, że są na tyle świeże, że fajnie się ich słucha za każdym razem, ponieważ coś zaskakującego, to jest tak, kiedyś powiedziałeś, jak z filmem Miś, tak, że film jest dobry, tak samo płyta, jak słyszysz na niej po raz kolejny, słuchając tych samych kawałków, coś nowego. Dobre filmy oglądamy wielokrotnie. No, dokładnie, ja bardzo lubię oglądać filmy po jakimś czasie kolejny raz i myślę, że wielu z naszych słuchaczy też. Nie wiem, ile razy widziałeś Indiana Jonesa? No, wiele razy. No właśnie. Gwiezdne Wojny, o Jezu. No, Terminatora 2, o Jezu. No, a ile razy widziałeś Kacwawa? Ani razu. A propos skojarzeń takich filmowych, to możesz na przykład oglądać Modę na sukces za każdym razem inny odcinek, a ciągle myślisz, że oglądasz to samo, tak? To jest prawda. To jest też, ale to nie rozwijajmy ten myśli, bo to możemy przejść na nasze podwórko. Mody na sukces. Na każdym możemy to Modę na sukces. Dobra, Jacku, przejdźmy do tego tematu takiego, no może nie ciężkiego, ponieważ myślę, że... Benera? Dostawałeś pytania o... No nie tylko mówię, ale to też przede wszystkim o Page, czyli o twoim największym konkurencie. Jeżeli chodzi o rap podwórko. To jest gość, który po prostu bardzo mnie nie lubi. No, bardzo cię nie lubi. Ja też zachodzę cały czas w głowę. Jak to się dzieje, że po tylu latach tak naprawdę po tym disie, który no moim zdaniem był po twojej stronie, myślę, że wielu ludzi też tak stwierdziło. Oczywiście fani, jacyś tacy wielcy Pay na pewno zawsze będą stali za nim, tak samo jak za tobą będą stali twoi fani. Ale zachodzę w głowę, po co takie rzeczy się robi, że nie wiem, po tych paru, ile minęło lat od disu? 5 lat minęło od tego bifu i zastanawiam się, dlaczego w dalszym ciągu jest temat aktualny, że on zabrania ci grać koncertów w Poznaniu? Stary, nie wiem. Co to jest w ogóle za dziwna sytuacja? Ja rozumiem, staram się jakoś to rozumieć, nie chcę też to wnikać i też jakoś tam podkręcać tego, no stary. Prawda jest po prostu taka, no. Jestem jedyną osobą, jedną z niewielu osób, no Wally można by tutaj powiedzieć, która odważyła się księciowi z Jeżyc powiedzieć, co myśli, no to kiedy mnie wyzywał od
no nie przytoczę tutaj słów, no bo nie mogę tak kolejny raz, tak, to inni chowali uszy po sobie, a zwyzywani, a ja jakby odpowiedziałem na to, tak? Więc na pewno temu zarazem za skórę i jakby to go gdzieś tam męczy. No, zaczynasz ale jest rozmowę od mojej historii z Nowatorem i jakby w tym przypadku myślę, że gościu myśli o mnie codziennie. No, to jest jakieś dziwne, jakaś paranoja. Jak widziałeś wywiad z 20 metrów kwadratowych, to na hasło TD się ożywia. Tak, tak, to prawda. No i zabranie grać koncertów w Poznaniu, co wiesz, no, dla mnie jest to żenujące, tak? Ale rozumiem, że to są jakieś ambicjonalne historie. Oczywiście ma przełożenie na kibiców, bo to kibice mają tam wjechać i, no tak, i klub zniszczyć i coś i tak dalej, prawda? Może tym gościom, swoim fanom wciskać kity, że to ja dzwonię do klubu. No, nie zdarzyło mi się jeszcze załatwiać sobie samemu koncertu, ale przyjmijmy, że tak jest. I wiesz, jest to jakaś paranoja, tak? Ale jakby konkludując całą naszą rozmowę, gdybyś zadawał to pytanie, co sądzisz o tym, że Peja odwołuje koncert Tedego? Każdemu swojemu gościowi w tej audycji? Stary, to by był taki eksperyment, żebyś zwariował. No, ponieważ to jest dobry, odpowiedź nie podoba mi się to, jest narażeniem się księciowi, tak? Żaden z tych koleś się nie razi księciowi. Natomiast powiedzenie, że to jest fajne, jest narażenie się opinii publicznej, tak zwane, czyli gimbo od Tedego, bo gimbo Tedego teraz mniej. To jest opinia publiczna, to jest gimbo od Tedego, bo kiedyś to tak, była opinia publiczna, ale jak mówią źle, to jest gimbo od Tedego. Rozumiesz, albo zrobisz się debila, albo zrobisz się debila, tak? No tak, w każdej sytuacji. No bo rozumiesz, w jednej z tej sytuacji jest to głupie, no bo nie sądzę, żeby kolegom z branży znaczy, żeby mówić, że to jest fajne, no bo to nie jest fajne, no. Nikt by nie chciał być w tej sytuacji. Ja rozumiem, że ja muszę to przejść i tak dalej, no, stary. Ale co ciekawe, chciałem to jeszcze skonkludować to trochę. Jak było teraz oburzenie, bo tam był ten wywiad w CGM, nie? I ja tam powiedziałem o tych, że PZ może mieć fanów z konkursów, nie? No tak. No to było oburzenie, bo w teaserze to wyszło, że niby ma kupowany. Stary, jest wywiad z Rychem z zeszłego roku, dla poznański rap.com polecam sobie, obejrzy ten wywiad. W 19 minucie 40 sekundzie tego wywiadu on mówi, że każdy, który ma 5 milionów wyświetleń klipu na YouTubie, a nie sprzedaje 50 tysięcy płyt, ma się pierdolić. Czyli centralnie mówi to. To jest cytat. Mówi to centralnie do wszystkich, którzy mają 5 milionów i ja nie mam. Rozumiesz? Ale jak chcesz zobaczyć, to ma. I stary, to przez rok nikt się nie odezwał, że go obraził ten gościu, tak? Centralny. No tak. Obraził? Obraził, tak? No oczywiście. Nikt z tych gości, którzy się tak unoszą po moim jednym wypowiedzi i są ho, 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 nie uniesie się za coś takiego, tak? No. Pan centralnie kolega swoich kolegów tam zdisował. No jest to niestety smutne. Rozumiesz, więc wydaje mi się, że po prostu ja dziwne. Przez to, że taki jestem, jaki jestem i po prostu mówię to, co myślę, naraziłem mu się, no trudno, przeżyję to. W końcu ludzie z Poznania mogą przyjeżdżać na koncerty gdzie indziej, oczywiście, gdzie gramy. Tak, no i, oczywiście, że tak. I w ten sposób jakoś to zobaczyć na żywo, no. Dobra, Chuck Bajera morduchno. Jak na to wejście, rozumiesz, delikatny klopsik. Charakternie klopsik na jaźwunie morduchno, rozumiesz? W następnym wejściu jeszcze pogadamy, bo niestety znowu jest 8 minuta i już jest w słuchawkach bardzo grubo. No. Do odpowiedniego klimatu. Warszawski grad chyba. Dobra. Okej, kończymy. Z wiertarami. Burza biorąca. Krótkie słowo na koniec. Co?